każda droga, każde moje doświadczenie, spotkanie z osobami, przeżycia utwierdza mnie w przekonaniu o sensie życia, jakim jest pasja, miłość i szacunek do siebie, do świata, do swojego ciała, samospełnienie, które może prowadzić do długowieczności. Witam Was, kochani. Jest popołudnie, wiatr mocny. Spotkanie, o którym Wam mówiłam, to jest koncert Stana Borysa, 74-letniego człowieka, który mieszkał kiedyś w Stanach przez ponad 30 lat i tutaj Polonia spotyka się na takich koncertach, więc zapraszam. No, coś ciekawego, coś innego. Moja mama jest przeszczęśliwa, bo to są jej klimaty, dawne, dawne czasy. Zapraszam. To jest w kościele w ogóle. Jesteśmy na polskiej imprezie. Tutaj zobaczcie, jaka jest Polonia. Odbywa się to na sali w kościele. Znaczy, kościół główny jest chyba tam, a tu jest jakaś sala. Sala może właśnie do takich imprez. Jakiś krzyk, może jakiś wystąpi. No, a tu moja mama jest. No fajnie, fajnie. Troszeczkę odpoczynku, co? Ja w ogóle nie czuję, że to jest sobota, ty? A to jest sobota? Chyba tak, nie? No. Stan Borys, a właściwie Stanisław Guzek. Legenda polskiej piosenki artystycznej. Urodzony w 1941 roku. Stan Borys zapytany w jednym z wywiadów. Wyglądasz tak, że nie jeden 30-40-latek mógłby ci pozazdrościć wyglądu. Jaką masz na to receptę? O, tak, od razu receptę i już. Taka recepta jest bardzo droga. Miałem paru przyjaciół w Ameryce, bardzo bogatych przyjaciół, którzy chcieli, żebym ich ćwiczył. Pytali, ile chcesz za to, żebym wyglądał tak jak ty? Odpowiadałem im, nie masz takich pieniędzy. Oburzali się. Jak to? Ja nie mam takich pieniędzy. Tak, bo główna trudność polega na prostocie i umiejętności. Estetyka i asceza. Nauka życia. Oni papieroski, obżarstwo i dryneczki. Ja duch sportowy oraz ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Chciałem podziękować mojemu guru, mojemu wodzowi angielskiemu, od którego miasto ma tę nazwę Sarasota. Duch jego przekazał mi tę energię i w tym duchu również słownie i muzycznie będę się dzielił i docierał do naszych duszy. Super, dzięki. Cudowny wiersz, który za chwilę Wam przekażę. Jego przeboje śpiewają całe pokolenia. Uzdolniony kompozytor, muzyk, poeta, wokalista. A to nie było Krysi czasami? Pasjonuje go poezja. Do swojej twórczości wprowadza wartościowe teksty, tak zwaną metaforę poetycką. Muzyk, rock, pop, poezja śpiewana. Przede wszystkim posiadający mocny, łatwo rozpoznawalny głos. Początkowo związany był ze sceną teatralną, by później rozpocząć karierę wokalisty. W 2009 roku ukazał się zbiór jego wierszy o tytule Co jest urokiem tego życia? La 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 la.
W Ameryce mieszkał już w Nowym Jorku, Chicago, Toronto, w Kanadzie, Florydzie i w Las Vegas. Czarny sztylet! Wśród jego największych przebojów wymienić można takie piosenki jak Jaskółka uwięziona, Anna, Spacer dziką plażą. 30 lat mieszkał za granicą, najpierw w USA, a potem w Kanadzie. Od 2004 roku mieszka w Łomiankach i w Los Angeles. Kobiety za nim szalały. Świetna sylwetka, przeszywające spojrzenie i to coś. Zanim osiągnął stabilność uczuciową u boku partnerki Anny, szukał szczęścia w ramionach niejednej. Partnerka Stana Borysa o imieniu Anna. Anna, jeden z największych hitów. Można rzec, że jest wzorem do tego, jak fantastycznie się trzymać. Głównymi operacjami plastycznymi, jakimi się poddał artysta, to joga, sport, zdrowe jedzenie, miłość i zdrowe życie. Wyznaje bardzo starą zasadę: jedz jak żebrak, mieszkaj jak król. Stan Borys nie myśli o upływie czasu. Uważa, że młodość jest w nas samych. Stan Borys posiada pasję, muzykę, która nieustająco go mobilizuje do życia. Przyznaje, że miłość uskrzydla i odmładza. Uwielbia zmiany i nie uznaje stwierdzenia, że czegoś nie wypada ze względu na wiek. Spotyka się z publicznością w Polsce i w Stanach. Gra dla Polonii w USA, od Bostonu przez Teksas, Arizonę i Florydę. Czy ktoś idzie? To wszyscy. Artysty nie widać. Nie ma. Zmniejszył się. Muszę wam powiedzieć, drodzy, że prezentujecie się wspaniale. Ale bez artysty. Nikt mi nie powie, że przeciętna wieku w Sarasocie jest 72. Zobacz, to jest bliska. Jak go dotykają? Dziękujemy bardzo. I teraz? Powiedziałem, że będzie już tak? Ale nie, no byśmy chciały... No jak się poruszył, pani się podobał. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Schował się do łódź. No my jeszcze może tak, może on jeszcze będzie chciał z nami zdjęcie sobie zrobić. To jest płyta Ikona. Ta ostatnia piosenka mi się bardzo podobała. Ty lubisz Jaskółkę, tak? Tak, stary, dobry czas. Anna tu jest, Jaskółka. My promujemy lokalnie tutaj właśnie Sarasotę, Florydę. Chcesz, mamo, zdjęcie? Czy możemy jeszcze zdjęcie zrobić z mamą? Z mamą? Tak. Dziękuję. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Ale mamy autograf nawet jego. Zaraz zobaczymy. W tym momencie chciałam odnieść się do badań naukowych, mówiących o tym, że maksymalna długość ludzkiego życia wynosi około 120 lat. Tyle moglibyśmy żyć, mając doskonałe geny. Ale idealny zapis DNA to nie wszystko. Otrzymany koktajl genetyczny możemy poprawić lub zepsuć. W dużej mierze zależy od czynników środowiskowych. Naukowcy mówią o tym, że przedłużenie oczekiwanej długości życia można osiągnąć z pomocą diety, ruchu i unikając zanieczyszczeń, na przykład palenia papierosów.
Ogromną rolę w naszym dobrostanie odgrywają też związki z innymi ludźmi. Tutaj dokopałam się do pewnych badań i do strony bardzo ciekawej, która może Wam w jakiś sposób pomóc, możecie się troszeczkę pobawić, jakbyście chcieli. Chodzi o to, że możecie sprawdzić, czy podążamy dobrą drogą. Sprawdźcie, czy Wasze życie idzie w dobrym kierunku. I oczywiście na stronie Blue Zones znajdziecie skalę witalności. Jest to narzędzie, które zada Wam pytania o styl życia. Potem obliczy spodziewaną długość życia, liczbę zdrowych lat oraz lat, o które można przedłużyć sobie życie. Jesteście gotowi na zmiany? To zapraszam. Podam Wam wszystko w linku pod filmem.